Panie mecenasie, a co w sytuacji, kiedy już starsza osoba zrobiła zakupy i ma w tym momencie ściągane te 10 tysięcy złotych, o którym w poprzednim filmie rozmawialiśmy, z emerytury czy z renty? Czy można się przed tym jeszcze wybronić, czy to już jest po prostu koniec? No oczywiście, że jeżeli zareagujemy odpowiednio szybko, to możemy się z tego wybronić. Mamy tam zawsze czas na odstąpienie od takiej umowy. Ale jeżeli już ta umowa jest, już jest realizowana? No jeżeli ta umowa jest realizowana, to możemy, no teraz w zależności jak długo jest realizowana, tak? No bo możemy próbować od takiej umowy odstąpić jeszcze przez rok czasu, tak, jako wadę oświadczenia woli, czyli że działaliśmy pod wpływem błędu, dokonując takiego zakupienia i wtedy idziemy do sądu. Natomiast próba po tym okresie dochodzenia tego, no to jest w zależności, jakie mieliśmy tam przepisy, tak. No jest to o wiele trudniejsza sprawa, nie chcę powiedzieć, że niemożliwa, ale te umowy są tak skonstruowane i mają takie zapisy, nie pracował nad nimi byle kto. Także raczej wydaje mi się, że szanse po dłuższym okresie już spłacania takich cudownych drzwi są bardzo minimalne, albo powiedzieć żadne, do tego, żeby po prostu odzyskać swoje pieniądze. A dopytam jeszcze, czyli co, do roku można próbować? Tak, no zwłaszcza ze słowem można, bo pamiętajmy o tym, że trzeba to jeszcze udowodnić, że działaliśmy pod wpływem błędu, tak, podejmując taką decyzję. Więc też każda sprawa będzie badana indywidualnie. Natomiast później, no może być też tak, że w samej umowie będziemy mieli pewne jeszcze ograniczenia, ale to by trzeba było każdy przypadek badać indywidualnie i bardzo wczytywać się w zapisy takiej, a nie innej umowy. Natomiast im dłużej zwlekamy z podjęciem jakichkolwiek działań prawnych, tym gorzej, bo no, tak to funkcjonuje. Dziękuję.